Idź kup to i to. No dobra, szybko wyskoczę. Lecę do sklepu. My kurde, co ja miałem kupić? Wracam do tego samochodu. Ty, co miałem kupić? Widziałem Ja różne mam do rzeczy. siebie to do zarzucenia najbardziej, że nie zareagowałem na ten łokieć. Pas torby to tam przewożę. Ja mówiłem, że pa, zobaczyli, poznali oczywiście. O, główka, chodź, chodź, zobaczcie na monitor. Prawdziwe złoto, nie oszukali cię. Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, witam serdecznie. Jesteśmy gośćmi. Moim gościem na kanale jest oczywiście Krzysiek Głowacki, a my jesteśmy gościem i serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo znajdujemy się w Twoich posiadłościach. Przywitał nas, ugościł nas Krzysiek. Witam serdecznie. Siemanko, ja Siemanko. Witam bardzo serdecznie. Przywitał nas nie sam, przywitał również ze swoim tutaj pupilem, tak? Paco, Siaczko, dobrze Paco, pamiętam. Paco. Tak, muszę powiedzieć, że faktycznie mamy tu małe zwierzynie, prawie jak u Różana. Tak, jest Paco i powiedzmy mastiff tybetański. Mastiff tybetański. Każdy, kto się zna na psach, to wie faktycznie, jaki to jest koń, a nie pies. Ale póki co ma tylko roczek i waży ile? Tylko 50 kilo. Tylko 50 kilo, także gdzieś tam niedługo będzie pewnie razy dwa. Oprócz tego jest jeszcze jeden piesek, koty, tak? Amstafka, tak. Jest w garażu zamknięta. Jak widzicie, gość od hardkorowej do roboty, ale o złotym sercu i myślę, że również też tak jest przez większość osób odbieranych. Krzyśku, co dobrego słychać, co u Ciebie? No wszystko dobrze, elegancko trenujemy. Oby ta walka w końcu była jak najszybciej, już się nie mogę doczekać, 19 miesięcy poza ringiem. Także jest duża taka... Głód walki? Rozbrat z ringiem, tak, głód jest niesamowity. No zobaczymy, kurde, jak to będzie wyglądało. Na sparingach wygląda coraz lepiej. No właśnie, bo z jednej strony tak, ta długa właściwie przerwa od walki to powoduje taki naprawdę głód, tak jak użyliśmy tego sformułowania. Ale nie boję się, że faktycznie gdzieś tam troszeczkę ten brak obycia z samą walką może no, no mieć właśnie, wpływ? No zobaczymy jaki to będzie miało wpływ, bo to jednak naprawdę duża przerwa była, 19 miesięcy. No ale zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. Ostatnia no. walka odbyła się z kim? Gdzie? Przypomnij. Z Bradysem na Łotwie w czerwcu 2019 roku. Też tam się trochę zasiedziało, ale słuchaj, kurde, to gdzieś tam... pamięć jeszcze mam. No właśnie, jak na fighterach, to prawda. To też Ci powiem, że tak, ja pamiętam naprawdę takie rzeczy, że faktycznie dokładną datę, miejsce swoich walk, ale przykładowo kiedy już mnie żona puszcza do sklepu na przykład, żebym kupił trzy rzeczy, i Tomek zapisze Ci na kartce, mówię, dobra, nie rób ze mnie debila, to są tylko trzy rzeczy, przecież ja to pamiętam. W drodze oczywiście do sklepu już jedna wypada. Tak, gdzieś tam tak. Ja wchodzę do sklepu, to tą pierwszą pamiętam, drugą jak pochodzę pół godziny po sklepie trafię, a po trzecią muszę zawsze ale dzwonić. Ty chociaż z domu, ale patrz, ja podjeżdżam z Anką samochodem pod sklep, Anka mówi, idź kup to i to. No dobra, szybko wyskoczę, lecę do sklepu, mówię, kurde, co ja miałem kupić, wracam do tego samochodu, ty, co miałem kupić? Właśnie, to jest, że widzisz Magda, nie tylko ja mam takie problemy, to po prostu choroba zawodowa, tak, także bierzemy to odważnie na klatę. Dobra, bo faktycznie powiedzmy tak, zacznijmy od dupy strony, czyli powiedzmy od tego co od teraz walki, która jest najbliżej, bo gdzieś tam nie ukrywam, że bardzo mnie interesuje Twoja kariera, bo działo się bardzo dużo rzeczy, ale może faktycznie okolie, tak? Na celowniku. Okolie na celowniku. Duże wyzwanie? Bardzo Myślę, duże. Że bardzo duże wyzwanie, na pewno będzie bardzo niewygodny, no jednak 20 zasięg ramion to jest już spory, tak? Pierwsze no sam wiesz jak to uwagi. Jest, jak to kurde jest duży zasięg ramion, to jest naprawdę niewygodne, no ale mam dużych partnerów wysokich, także zobaczymy, będziemy się przyzwyczaić do tego. Okej, okay. W ogóle też jest chyba takim silnym, dużym turem, właściwie widziałem walkę teraz tak, z Nikodemem Jerzyńskim, tak naprawdę to wyglądało jakby miał kowadło w łapie. Na tym poziomie to już nie ma słabych. Bardzo dobrze, tak? Nie, tam wszyscy kurde biją tak naprawdę, w tej wadze, czy Hook, czy Cunningham, czy inny, też każdy bił, no może Usyk nie, ale on miał inne, tak, on miał nogi, on miał szybkość, on miał... Na czym innym polegała tutaj jego wyjątkowość. To on nie bił tak mocno, silnie, ale tak to wszyscy Czyli biją. Tak mentalnie widzę, że przygotowany tak właściwie, no musi tak być, że wiadomo, no, że idzie po swoje, po wygraną, tak, nie, tutaj nie ma co... Jak najbardziej, pas musi wrócić do Polski. Oczywiście, że tak, powiem Ci właśnie, no, co do samego pasa, to za chwilkę.
Faktycznie, tak jak powiedziałeś, trzeba mentalnie samemu w siebie uwierzyć, żeby przede wszystkim dokładnie się to miało prawo dokładnie udać. Nie może być troszeczkę zawahania czy coś, musi przejść wszystko elegancko, tak jak ma być i wtedy będzie bardzo dobrze. I jeszcze zawodnikiem mocnym bywa mentalnie, tak? Gdzieś tam co udowodniłeś też w trakcie swoich walk. Wierzę w siebie, po prostu wierzę w swoje umiejętności, wiem, że wygram tą walkę. Tak. Powiem ci to co mnie jara, bo osobiście jestem twoim kibicem i w ogóle cały ten wyjazd do Warszawy, także kiedy mieliśmy okazję zobaczyć z Michałem Cieślakiem, Martynem Szpilką, dzisiaj z tobą, z Danielem Omilańczukiem, naprawdę tu jest, umówmy się, naprawdę zbierani na czempionów i to jest moja duża przyjemność przede wszystkim z tobą porozmawiać. Cenię sobie bardzo pokorę, skromność, a mimo wszystko pewność siebie, bo często ludzie gdzieś tam, nie wiem, zarzucają, że ktoś jest pyszny przez to, że jest pewny siebie, ale myślę, że ty chyba masz na tyle czyste papiery, czystą głowę, że faktycznie pewność siebie, ale nie poparta tutaj żadną pychą. Zawsze duży szacunek dla rywala. Ja zawsze szacunek dla rywala mam, na pewno czeka mnie bardzo ciężki pojedynek. Bardzo silny, niewygodny ten pięściarz jest, no ale... No i walczył siebie przede wszystkim, to jest też... Jakaś strategia, wiadomo, że gdzieś tam nie pytam o szczegółowy gameplan, bo to jest... Strategia, wyjść i wygrać walkę. No, nie zaskoczyłeś mnie, nie? Tak, dokładnie, także no zobaczymy, wiadomo, no każdy gdzieś tam ma jakiś swój plan przed walką, zobaczymy jak to wyjdzie, tak? Auto Arena. Tak jest, no, to jest największa, to jest w ogóle największa hala w Europie. Tak? Tak, to jest największa hala w Europie, a wiem to... Chyba że w Anglii tylko. Chyba w Europie. Jeśli bym się mylił, to gdzieś tam na pewno zostanę zjechany w komentarzach, jak co ten Sarara się odzywa, jak nawet nie wie, że jest większa taka czy taka. A wiem to z tego względu, że moja rodzima Tauron Arena w Krakowie jest podobno druga, dlatego wiedziałem, że jest druga, bo pierwsza jest właśnie O2 Arena, tak. Dlatego tak się tym podpieram. Z publicznością czy bez publiczności będzie to widowisko? Nie mam jeszcze na dzień dzisiejszej wiadomości, czy będzie z publicznością. No, mam nadzieję, że tak. Nie boksowałem jeszcze, bez publiczności sobie nie wyobrażam, jak to będzie. Nie wiem. Sucho, nie? Nie mam pojęcia, kurde. No. Mam nadzieję, że chociaż, nie wiem, z 1000-2000 osób wejdzie, to będzie zawsze coś. Byłoby dobrze, bo powiem ci tak. Też nie walczyłem przy publiczności, bez publiczności. Miałem okazję być w narożniku zawodników, który sekundowałem, ale... Ale nie jest to to samo, nie jest to to samo i właściwie nie wiem, tak, tym bardziej dokładnie. Walki o takie najwyższe laury w postaci walki o mistrzostwie. Jednak kibice to nie osą też, naprawdę, jak boksowałem o mistrzostwo świata parę razy i śpiewali hymn, to naprawdę niesie niesamowicie, kurde, podczas walki, gdzie jest naprawdę bardzo ciężko, gdzieś jesteś podłączony czy coś i śpiewają hymn Polacy, naprawdę są to niesie, motywuje niesamowicie. Robi się to, nie chcę powiedzieć, albo pod publikę niejako, tak, że to dla publiki może bardziej, nie pod publikę, ale dla publiki to faktycznie gdzieś te emocje, to gdzieś tam wszystko no buduje. Buduje wszystko, buduje. Jak dokładnie. Nie będzie k***a już? No mam nadzieję, że nie, także już był, także no są te antyciała, mam nadzieję, że do walki. Już będzie wszystko ok. No właśnie, bo nie chcę użyć sformułowania, że... Bo tak jak gadaliśmy, tylko jeszcze oficjalnie nie rozmawialiśmy. To powiedz, jak to wyglądała ta twoja ostatnia sytuacja, bo faktycznie chyba na ostatniej prostej właściwie tak, wydarzył się, czyli w najgorszym momencie, tak? Na ostatniej prostej, dwa tygodnie przed walką. Wiadomo, trzeba zrobić przed wylotem testy. Gdzieś tam troszeczkę byłem przeziębiony. W sobotę przyjechał do mnie promotor Andrzej Wasilewski z testem. W sobotę byłem negatywny normalnie. Cieszyłem się, od razu mi przeziębienie przeszło, także fajnie już psychicznie, fajnie nastawiony. Pierwsza walka wygrana, tak? Tak, walka będzie wygrana, w poniedziałek poszedłem na trening. Przyjechał nasz dyrektor sportowy Jacek Szalangowski, zrobił trenerowi test, bo wiadomo, każdy, cały sztab musi mieć testy zrobione. Fiodor Łapin, Paweł Gaser, no i zrobili trenerowi wyszedł pozytywny. Jacek mówi, chodź Krzychu, robimy test. Jesteś podejrzany, ty też. Mówię, nie, kurde, gdzie w sobotę było wszystko ok. Dawaj, zrobiłem, no i niestety pozytywny, zrobiłem zaraz drugi, pozytywny, no i niestety już zdrowie. Posypało się. I faktycznie poczułeś również, że to nie jest tylko sama kwestia testu, tylko faktycznie zdrowko delikatnie podupadło chwilę później. Tak, troszeczkę podupadło te zdrowie, kurde, miałem trudności z oddychaniem, także w nocy się obudziłem, było tragedia, kurde. Okay. Ale to jeden dzień tak trwało, parę dni tam także łamało w kościach, jak grypa taka mocniejsza. Żyjemy, tak? Żyjemy, no trzeba dalej żyć. Żyjemy, żyć będziemy. Tak, tak jest. Nie ma w każdym razie już dzisiaj żadnych śladów. Tak, nie ma śladów, na szczęście odpukać, wszystko jest dobrze. Był trenera mojego Fiodora Łapina, to jednak jak robił badania płuc, 50% płuc ma.
U niego widać. U niego widać, naprawdę byliśmy teraz w Zakopanem, gdzie on naprawdę, czy możesz się spytać Szpili, bo biegał też z Fedorem, to po górach niesamowicie zapierdziela, a teraz gdzieś tam troszeczkę mu tak siły brakowało, takiej mocy, mocy pod górę. Gdzieś jak ja się odrywałem, to mówię, o kurde, to naprawdę to tak dostał troszeczkę. Nie ma, nie ma żartów, co? Nie ma żartów. No, 54 lata będzie miał w tym roku, także... Siła wieku. Ja mówię do niego, pozdrawiamy serdecznie trenera, tak, oczywiście. Tak, pozdrawiamy trenerze. Wiek to tylko liczba. No właśnie, to też jest trener, z tym już współpracujesz długi czas, co? No już długi czas. 12 rok. Pracujemy, także... Chyba gdzieś tam... Znamy się naprawdę już bardzo dobrze, wszystko, jak coś mnie boli czy coś. Nawet jak źle się czuję, to już trener wie po mnie, że już coś jest nie tak. Czy coś, czy się pokłócę za nią. Znaczy właśnie, ten temat chciałem też poruszyć, bo właśnie... To ciekawe, czy się ze mną zgodzisz. Ja zawsze bardzo głośno powtarzam to, że współpraca na linii trener-zawodnik to nie jest tylko trener-zawodnik. To jest bardzo często poparte przyjaźnią, to musi być taka relacja bardzo bliska. Relacja bardzo bliska, wszystko muszą się znać tak samo. Zaufanie musi być. Patrzy w oczy i wie tak naprawdę, czytać jak otwartą książkę. Dokładnie. Jak nie ma zaufania, nie ma tego wszystkiego, no to jednak to nie jest to. Dlatego ja mimo zawsze też powtarzam, że mimo że jest to sport indywidualny, to bardzo właśnie dużo mówię o tym, że to jest drużyna, że jak ktoś mówi, drużyna to rodzina i faktycznie tutaj u was jest to podparte. Jest tak. Drugi trener tak samo od przygotowania fizycznego, tam też musi być zaufanie, wszystko tak samo, także są chłopacy zawsze na treningach, też jest zawsze wesoło, atmosfera, każdy każdego wspiera, wiadomo kiedy można, to się można pośmiać, kiedy nie, to trzeba zasuwać i tyle. Tak. No i każdy zasuwa, każdy gdzieś tam wspiera, tak? A mało tego, zwycięskiego teamu się nie zmienia, a że dokładnie. Krzysztof Głowacki raczej lubi wygrywać, dokładnie. To... Kurde, trzeba, tylko wygrana. Powiedzmy o tej pseudo przegranej z Bredisem, bo faktycznie chyba było to, nie wiem, powiem ci, największe kuriozum światowego boksu, jakie kiedykolwiek widziałem różne rzeczy. Ja mam do siebie to do zarzucenia najbardziej, że nie zareagowałem na ten łokieć. Nie zobaczyłem tego, wiesz, w boksie jest tak, że byłem za jego tą ręką tylną, i myślałem, że nic mi nie grozi, a wiesz, ale tak naprawdę powinienem zareagować gdzieś też na ten łokieć, wiesz, zejść delikatnie, wiesz, żeby a ja jeszcze się nabiłem centralnie, kurde, wiesz, podwójna siła, tak, nabity, także, kurde, no, trzepło mnie niesamowicie, no, ale, no i to mam tak do siebie do zarzucenia, nie, że nie zareagowałem, żeby się odsunąć w drugą stronę, czy coś, czy jakiś blok postawić, no. Powiem ci, wyjątkowe twoje stanowisko, bo ja przysięgam, do, pewnie miałbym też pretensje do siebie, ale miałbym większe pretensje do rywala, a ty gdzieś tam w tym wszystkim jakoś go specjalnie nie obwiniasz, a umówmy się, było to z dużą premedytacją. Mam nadzieję, że kiedy dojdzie do naszego rewanżu, to jest najważniejsze. No właśnie, chciałbyś takiej walki? Chciałbym takiej walki, teraz wiadomo, dla mnie najważniejsze jest Okoli, bo pas jest w WBO, tak, w stawce, a później trzeba wyrównać właśnie rachunki na Łotwie, także... Czy Łotwa, czy... No właśnie, kolby. Niekoniecznie może na Łotwie, tylko dobrze byłoby teraz zaprosić do siebie, czy neutralny. Nie, czy neutralny, dla mnie nawet Łotwa może być, nie ma problemu, także... No mówię, już nie dam się zaskoczyć z łokcia. No ja mam nadzieję, że faktycznie do tej walki również dojdzie. Bo w ogóle cała waga cruiser w Polsce jest naprawdę bardzo mocna. Gdzieś tam miałem też w szerej okazji rozmawiać z Michałem Cieślakiem i naprawdę również z nim ten temat poruszyłem gdzieś tam, że za każdym razem wymieniam gdzieś tam powiedzmy czołówkę. Krzysiek Głowacki, Michał Cieślak, Adam Balski, Mateusz Masternak, także naprawdę tutaj... Mamy zawodników, naprawdę jest mocno obsadzona ta kategoria wagowa, także fajnie. Polska kategoria wagowa, można powiedzieć, tak miała na świecie, nie? Dokładnie. Aleksander Usyk, był do przejścia czy nie do przejścia, jak to... Ciężko. Niesamowity ma to coś, kurde, naprawdę jest bardzo ciężki do trafienia, tak? Taki jak ja, to mu bardzo leżał, wiesz, za mało ruchliwy byłem na nogach, po prostu stały, wiesz, nie mogłem go gdzieś tam dostać, dorwać, widziałeś tam w 11 rundzie czy coś, co dostał cios w klatkę, siadł, to od razu mi zaczął uciekać, wiesz, nie mogłem go dogonić, kurde, także taka niesamowity. Fenomenalna praca na nogach, muszę powiedzieć. Niesamowity, naprawdę, no i wytrzymał na ciosy. Trzymać przecież tę ostatnią walkę, nie wiem czy widziałeś Cisorą. Widziałem, koń zwisz. Tak, dokładnie, i wiesz, i przyjął też tam jakiś cep czy coś i ustał kurde, także jest wytrzymały też. To trzeba mu przyznać, kurde, jest niesamowity. Nie? Jako fachowiec wysokich lotów, jak oceniasz jego szansę w wadze ciężkiej Usyka? Ma prawo, ma szansę zdobyć tytuły mistrzowskie?
żeby był ciut troszeczkę silniejszy, jednak ten cios, żeby miał silniejszy. Wiadomo, też troszeczkę więcej waży, więc troszeczkę mocniej bije niż ze mną, jak boksował, tak? No właśnie, bo gdzieś tam, kiedy pytają twoich rywali, to gdzieś tam mówisz, że Tomek czymś normalnym jest, że nie każdy ma cios? Fury będzie miał ciężko. Fury będzie miał ciężko, tak mi się wydaje, kurde. Ale właśnie odniosę się do tego, co mówiłeś, powiedziałeś, Tomek, czymś normalnym jest, że dzisiaj w tej wadze każdy ma cios, Cunningham, każdy. Ale powiedziałeś, że ten Usyk chyba najsłabiej bił, tak? Najsłabiej. Perfekty. Najsilniej to Hook i Brady's. Oni obydwaj, to naprawdę bardzo silni zawodnicy i w szarpaniu się, wiesz, i w ciosie pojedynczym taką. No i dobra, no to powiedziałem, że idziemy właściwie od tych najnowszych walk, chyba mówię, gdzieś tam pewnie niektóre pomijam, bo mówię o tych takich właściwie tutaj, które najbardziej zapadły w pamięci. Marco Hook to właściwie jest taki chyba punkt kulminacyjny właściwie w karierze Krzyśka Kowalskiego i takie duże tąpnięcie, wszedłeś z buta w karierę bokserską taką światową. No tak, dokładnie, no ciężka też walka była przede mną, ale to wszystko jest w naszej głowie, tak? Ja byłem nastawiony tylko na zwycięstwo, nie było nawet chwilki zastanowienia, że mogę przegrać czy coś, nie było czegoś takiego w mojej głowie. Po knockdownie również, nie? Tak samo, po knockdownie. Akurat po knockdownie to akurat tej szóstej rundy nie pamiętam. Oglądałem ją tylko na powtórkach, także nie pamiętam w ogóle, co tam się działo dalej. Pamiętam tylko, jak już byłem w narożniku i ten do mnie pytał, co, mocno nie bije? Bije mocno, ja po pierwszej rundzie zeszłem, tak mocno nie bije. A jednak uderzył w tempo, także pamiętam, że mocno uderzył. No i siódma runda, jak się zaczęła, wstałem z tego krzesełka i zrobiłem taki krok do przodu, to jednak nogi jak z watu, co to? Ale nie było zwątpienia, tak samo mówię, walczymy dalej, jedziemy. No właśnie chyba w takich chwilach się udowadnia, że tak naprawdę albo się ma jaja i się do tej roboty nadaje, albo faktycznie rura zmiękła i lepiej nie wchodzić do kolejnej rundy. Tak, lepiej już nie wchodzić dalej, tylko już zostać w tym narożniku i tyle, nie? Także. To jest chyba, wtedy to zdobycz strasznie, strasznie ciężki, ale zdążyłem też od ciebie usłyszeć i możemy to głośno powiedzieć. Prawdziwe złoto, co? Prawdziwe złoto, gryz nie będę, tak. Gryz nie będę, bo ci wierzę na słowo. Mówi, że dowiedziałeś się o tym już na sam lotnisku, tak? No. Tak, jechaliśmy na walkę i miałem go w torbie. I właśnie kazali mi wyciągnąć celnicy pas z torby, co tam przewożę. Ja mówiłem, że pas zobaczyli, poznali oczywiście. O, główka, chodź zobaczyć na monitor, prawdziwe złoto, nie oszukali cię. Także się śmiemy. O, to dobrze. Ale na ten pas też trzeba było chwileczkę poczekać, no bo to mamy czempion Krzysztof Głowacki, a chyba nikt się nie spodziewał, że właściwie się odkręci taki numer, tak? No tak. Niemcy to było w Hamburgu, tak? Dobrze pamiętam? Nie, to w Stanach było. Przepraszam, to w Stanach. W New York. Tak, New York. W New York było pod Nowym Jorkiem.